Siemano, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj będę instalował Linuxa Manjaro na komputerze warsztatowym. Jak widać, się butuje. Komputer warsztatowy jest odpalony. A dlaczego? A dlatego, że powiem szczerze, nie wiem, coś tu się odpierdala, ale Mint tu ma jakieś dziwne kernele, bugi, cholera wie co tu się odwala, w ogóle ze wszystkim jest problem. Więc dlatego postanowiłem, że postawię tutaj Manjaro na sterownikach otwartoźródłowych. No i na razie się to butuje. Zobaczymy, co z tego wykwitnie. Jest to stara obudowa, może ktoś, jeżeli ktoś kojarzy tą obudowę, o, może tak wezmę po jej wyglądzie, to niech napisze, co to jest za rodzaj obudowy, jak to w ogóle się nazywało. To jest taka buda z takim wyświetlaczem, to chyba był rok 2004 czy 2005, czy tam jakoś. I to było dosyć popularne wtedy, powiem szczerze. Tak, mam tu mały szajs, bo robię wiele rzeczy jednocześnie i dlatego chcę ogólnie ogarnąć to teraz, jak mam chwilę czasu. Powiem szczerze, no butuje się, butuje, żeby to butowanie się jakoś zakończyło dobrze. Powiem szczerze, że ogólnie był to Mint, ale nie wiem, dziwne jakieś problemy ma ten Mint na tym komputerze. Nie wiem, czy to jest przez to, że komputer używa jeszcze technologii IDE też. Może faktycznie byłoby lepiej przejść. O, coś ruszyło. Coś się dzieje. Żyjemy! Ruszyło. A ja już myślałem, że będzie dupa, ale ruszyło. Niech Windowsiarze się boją tego napisu. Działa, najważniejsze. Pokażę wam od razu, jak się instaluje takiego Linuxa. Sorry za mój głos, ale no na razie jeszcze choroba mnie trzyma. Jestem na zwolnieniu lekarskim, więc na razie będzie tak. Mówiłem, że cierpiałem na zapalenie gardła, więc i na wiele innych rzeczy, co się naraz rzuciło na mnie, więc sorry bardzo, ale musicie to wytrzymać. Mamy ekran powitalny Manjaro. Fajnie, że to działa. No oczywiście musimy się połączyć z siecią. To jest bardzo łatwe. I tu zastopuję. Dobra, więc połączenie mamy. Dobra, i teraz jedziemy. Więc zaczynamy polski. Jakiś moduł czeka. No dobra, nie można ruszyć dalej. Dobra, możemy ruszać. To bierzemy dalej. Warszawa. Dalej, bo tutaj wszystko będzie dobrze. No i tutaj, co my tu mamy? Cel 100 generacji trzeciej. Wszystko się zgadza. No tutaj niech sobie zastąp partycję. No zastąpimy ten pierdolnik.
No i o, tu nawet pisze, że jest MBR. No to będzie zmienione. O. Powiem szczerze, teraz poszło, ale zobaczymy, dlaczego nie chcę, nie chcę jakoś tak iść, bo coś tam. No dobra, więc będzie tak i tyle. Dobra, więc jedziemy. Tak. Rozruchowa, wszystko się zgadza. Poczekaj, co tu się... Dobra, udało się ten pierdolnik ogarnąć. Wszystko teraz jest dobrze, będzie mniej więcej to wyglądać tak. Więc jedziemy dalej. No i tak to wygląda. Ja tak to poustawiałem i to powinno być dobrze. Wszystko tak wygląda. Po prostu sobie Manjaro to samo zrobi do reszty. Tak wygląda u mnie instalacja. Ja się nie bawię w pierdzielenie. A już efekt końcowy będzie po zainstalowaniu systemu. No i dobra, zainstalował się Linux i teraz zobaczymy, czy się wszystko rozdupcy. Jak to mówił Ferdek. Też jestem bardzo ciekawy. Coś się dzieje. Definitywnie coś się dzieje. He's dead. A nie, żyje. Proszę bardzo, dzień dobry, system Manjaro. Odpinamy pendrive'a z Manjaro. A teraz sobie chętnie zobaczymy. Znaczy ja sobie zobaczę, co tu dokładnie jest za sprzęt. Przy okazji sobie też zaznaczę. Nie to. Nie to. Jest. Jest wideo Linux, mamy tu taką kartę. Jest do internetu zainstalowana.
pokaż wszystkie urządzenia. No to tylko kontroler network. Dobra. No to mamy bridge. Łopań. Jest AMD, wszystko widzi jak trzeba. Jest. Dobrze, dobrze. Jest wszystko w porządku. To nic nawet nie będę ruszał. No i to by było na tyle. Działa.